Witam w kolejnym odcinku o budowie breżeta. Odcinek szósty, w tym odcinku budowa skrzydeł. Właśnie zacząłem wycinanie skrzydeł dolnych. Tu odcinam te elementy, które są przyklejane na styk. Niestety nie będę z tego korzystał, jest to zbyt twardy karton, małe elementy, one się połamną. Ja użyję tu swoich z normalnego kartonu. Tu wycinam te końcówki pofalowane. Tu tylko to skalpelem można było robić. Elementy żeber i dźwigary przyklejone na tekturkę. Tu już wycięty dźwigar i żebra górnego skrzydła. Podobnie postępuję z elementami górnego płata. Odcinam te podklejki. Tak jak mówiłem, one są zbyt sztywne na tym kartonie. Ja użyję tutaj z kartonu bardziej gibkiego, z bloku technicznego. Tu odcinam te końcówki w kształcie takich fal. Stąd się to brało w oryginalnych samolotach, w normalnym egzemplarzu, ponieważ z tyłu nie stosowano sztywnego dźwigarka, tylko były pomiędzy żeberkami rozciągnięty był drut, linka, i tu była oklejana, było oklejane płótno, stąd ta końcówka płata brała się taka pofalowana. Tu końcówki płata, które później będą doklejone, i podobnie przycięte te elementy. Na płacie górnym są zaznaczone lotki. Ja je odcinam i zrobię imitację lotek ruchomych, czyli będą jedna wychylana w dół, druga w górę. Stworzy to imitację wychylenia lotek. Jak tak twardy karton zgiąć do tak cienkiego profilu? Ja użyłem takiej techniki troszeczkę przeze mnie wymyślonej może. Wewnętrzną część skrzydła zwilżyłem, posmarowałem klejem i kulką na miękkiej podkładce kulkowałem. Z zewnątrz również, żeby karton nie pękał, wysmarowałem go klejem, odczekając trochę, żeby klej się troszeczkę utwardził, a cały element, całą tą wewnętrzną, jak i zewnętrzną stronę zwilżył. I tak przygotowane elementy zacząłem po prostu ściskać. Tworzyło to takie ala domki. Oczywiście to wszystko kontrolując, nawilżając, klej się stawał bardziej elastyczny, tu właśnie widać. No i ściskałem po prostu to, oczywiście zwilżając, tu żeby żadnych zacieków nie było, jakichś takich górek. I tu na koniec, jak już to wszystko wyschnie, o, i tu coraz bardziej to ściskałem, praktycznie do zgięcia nic. W żaden sposób tu nic nie pękło. O, tu widać. Na koniec ścisnąłem to wszystko klamerkami, no i pozostawiłem do wyschnięcia zupełnego. No i właśnie tu widać, że bardzo ładnie to wszystko się zagięło, bez żadnych spękań. Naprawdę to jest bardzo twardy karton, a bardzo ładnie mi się tu wszystko, te krawędzie natarcia bardzo ładnie mi się zagięły. O, tak to się przedstawia, nie ma żadnych pęknięć, nic nie widzę, żadnych śladów. Dorobiłem elementy łączące końcówki płata z kartonu bloku technicznego. I oczywiście wkleiłem na końcówki płata. Przyszedł czas na wklejenie użebrowania. Tu oczywiście należało od wewnątrz płat zwilżyć, aby jego giętkość była lepsza do rozchylenia. Element
klient upłata, wkładając użebrowanie. Oczywiście smaruję klejem użebrowanie, nie żałuję kleju. To jest klej bardziej elastyczny, wikolowaty, on tu wyschnie, nic się z tym płatem nie będzie działo. Dopasowuję, przyklejam, zamykam, płat mi się łatwo otwiera, jest elastyczny w tych miejscach, gdzie pozostał klej na tych krawędziach zgięć. Po wycięciu lotki w płacie górnym zostałby otwór. Musiałem dorobić taki element, wkleić. No i tu podobnie postąpiłem z użebrowaniem, wklejając najpierw w dół, później górę. I przed tym też nawilżyłem tą krawędź wewnętrzną. Zamykam teraz skrzydło od góry, smarując klejem górne żebra. Wcześniej tak postąpiłem również z dolnymi żeberkami, podobnie jak w płacie dolnym. I tu całość teraz zamykam od góry. Sklejając w ten sposób skrzydło, należy zwrócić uwagę, aby nie nastąpiło tu żadne zwichrzenie, czyli musimy tu pilnować geometrii skrzydła. Zapinam to na koniec klamerkami i pozostawię do wyschnięcia. Przykładając do stołu, prostując to wszystko, kontrolując profil i zwichrzenie. Tu przyklejam ten element zamykający otwór tam, gdzie była lotka. W lotce będzie ta podobnie. Po wyschnięciu retuszuję płat, retuszuję elementy tutaj tych doklejek, krawędzie płatów dolnego, jak i górnego, podobnie kulką oblę te krawędzie spływu, aby były jak najcieńsze, retuszuję i pozostawiam do wyschnięcia. Przyklejam teraz końcówki płatów, zwilżam delikatnie te części, które będę troszeczkę naginał. Smaruję klejem. Klej też delikatnie zwilża, ponieważ to jest klej wodny, wilgotny i później te elementy można fajnie kształtować, łukować. Oczywiście tutaj przed przyklejeniem wyobliłem tą końcówkę płata kulką na miękkiej powierzchni. Ona się stała taka bardziej obła, fajnie przylega. Tu te elementy fajnie wszystko pasuje, także nie... Jak i sam płat, też płaty ze sobą bardzo fajnie pasowały. Nie trzeba było jakoś tam specjalnie dorabiać coś innego. Właśnie tu widać, że delikatnie zwilżyłem te elementy. Lekko naginam, oblę, klejem smaruję, doklejam, dociskam i element jest gotowy, trzyma się. A karton, ponieważ on jest twardy, naprawdę jest to konstrukcja pancerna. Podobnie postąpiłem z płatem górnym. W ten sam sposób dokleiłem te końcówki skrzydeł. Podobnie jak skrzydła, skleiłem lotki, wkleiłem ten dorobiony element, zamknąłem z góry. Drobne ślady, nadlewki po retuszu usunąłem rozpuszczalnikiem. Ja używam rozcieńczalnika akrylowego do starcia farb akrylowych. Jeszcze dodam, że po już sklejeniu skrzydeł z krawędzi natarcia usunąłem nadmiar kleju, nawilżając i ściągając go, po prostu ładnie zszedł i nie ma żadnego śladu, że używany był tu jakiś klej na płacie, na krawędzi natarcia. W taki sposób wklejałem płat dolny, ustabilizowałem symetrię, żeby zachować. Tu widać jeszcze płat górny przed wklejeniem lotek, natomiast po wklejeniu lotek już się bardzo ładnie prezentuje z lotkami powychylanymi. To jest właśnie wychylona lotka. Tu jeszcze płat tylko jest na sucho wstawiony. Także tak się w tej chwili prezentuje
Dziękuję za uwagę, za obejrzenie odcinka. No i myślę, że już zaproszę na ostatni, już będzie zakończeniem prac nad tym modelem. Dziękuję za uwagę.